Dagmara pod wpływem rozmowy z mamą wmawia sobie, że nie jest homoseksualistką. Bardzo przeżywa zerwanie z Zuzą. Mimo to zamierza umówić się z chłopakiem. Słuchaj, ja cię bardzo przepraszam za tą akcję wczoraj. Ty chciałeś się umówić ze mną na randkę, a ja zachowałam się. Luz, wiem o wszystkim. O wszystkim? Dziękuję bardzo. To znaczy o czym? No, to znaczy o tym, że jesteś lesbijką. Nie jestem żadną lesbijką. Ale czekaj, bo udostępniłyście zdjęcie razem z Zuzą i napisałyście, że jesteście razem. I cała szkoła o tym mówi. Nie, to była tylko taka wkrętka. Taka wkrętka? A kogo chciałyście wkręcić? No nieważne, no... W każdym razie nie jestem Zuzanną i chętnie umówię się z tobą. Co? Znaczy, serio? No tak, w sumie to podobasz mi się i myślę, że mogłoby coś z tego być. Wow, w sumie to nie wiem co powiedzieć, ale super. No to co, jesteśmy umówieni? Jasne. To może spotkamy się na następnej przerwie. Fajnie by było spędzić razem trochę czasu. Cześć, do zobaczenia. Kurde, no ten chłopak jest miły, ale ja nie mogę przestać myśleć o Zuzce i o tym, że ją zdradzam. Może to oznacza, że ja serio jestem lesbijką? Nie wiem, no może powinnam spędzić więcej czasu z tym chłopakiem. Kurde, czemu to musi być takie trudne?